Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, witamy w piątek i bardzo szybko przenosimy się do Golubia Dobrzynia, gdzie jest już nasz specjalny wysłannik, pan Szymon Wiśniewski, który poprowadzi lekcję historii. Dzień dobry, panie Szymonie. Witam na wakacyjnej lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. Pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego wyszedłem właśnie z tajemniczych drzwi. Jaka postać się na nich znalazła? Otóż znajdujemy się w Golubiu Dobrzyniu, na zamku królewny Anny Wazówny, siostry polskiego króla Zygmunta III Wazy. Była to kobieta, która wywarła wpływ na Brodnicę, Toruń, Golub Dobrzyń, ale również miała ogromny wpływ na poczynania swojego brata, polskiego króla. To ona doradzała właśnie Zygmuntowi III Wazie. To ona podejmowała decyzje wspólnie z nim dotyczące Polski, Szwecji, ale również Europy Środkowo-Wschodniej. Co ciekawe, Anna Wazówna w 2018 roku została patronką województwa. To właśnie w 2018 roku obchodziliśmy rok Anny Wazówny. O tym wszystkim dowiecie się już za chwilę. Naszą bohaterką jest Anna Wazówna, którą widzicie właśnie za moimi plecami. Anna Wazówna, tak jak wspomniałem, była siostrą polskiego króla Zygmunta III Wazy. Jednak tak naprawdę urodziła się w Szwecji. To tutaj z tego kraju pochodzili jej rodzice, pochodził jej tata, szwedzki król Jan Olas oraz polska królewna Katarzyna Jagiellonka, siostra polskiego króla Zygmunta Augusta. Anna Wazówna urodziła się 17 maja 1568 roku w Eskilstunie w Szwecji. Wychowywała się w wierze protestanckiej. Jej brat Zygmunt III Waza, późniejszy król Polski i król Szwecji, wychowywał się w wierze katolickiej. Zygmunt III Waza został wybrany na polskiego króla. I właśnie w tym momencie zaczęła się polska przygoda szwedzkiej królewny Anny Wazówny. Razem z bratem Zygmuntem Anna Wazówna przyjechała do Polski. To tutaj zamieszkała początkowo w Krakowie, w Warszawie, czyli w dwóch najważniejszych polskich miastach wówczas. Natomiast Zygmunt III Waza nie mógł za bardzo utrzymywać zażyłych kontaktów ze swoją siostrą. Bardzo nie podobało się to polskim szlachcicom, polskim panom, którzy uważali, że królewna szwedzka ma zły wpływ na polskiego króla. Dlaczego tak myśleli? Dlaczego tak bardzo polska szlachta nie lubiła szwedzkiej królewny Anny Wazówny? Otóż Anna Wazówna była kobietą bardzo mocno wykształconą. Zdobyła dobre wykształcenie, była kobietą, która miała swoje zdanie, no i to nie podobało się polskim właśnie szlachcicom. Zygmunt III Waza postanowił nadać swojej siostrze dwa starostwa, dwa majątki, które posiadał. Otóż w pierwszej kolejności Anna Wazówna otrzymała starostwo w Brodnicy, a po kilku latach otrzymała starostwo w Golubiu. My właśnie znajdujemy się na golubskim zamku, na zamku, w którym Anna Wazówna przebywała w okresie letnim. W Brodnicy nocowała w okresie zimowym. Zamek w Golubiu został przez Annę Wazównę przebudowany. Początkowo była to warownia w stylu krzyżackim, wybudowana w stylu gotyckim, natomiast nie nadawała się na rezydencję polskiej królewny. Dlatego Anna Wazówna dokończyła przebudowę zamku ze stylu gotyckiego na styl renesansowy. Anna Wazówna bardzo lubiła przebywać w Golubiu, to tutaj właśnie zajmowała się swoją pasją. A czym właśnie zajmowała się Anna Wazówna? Co tak bardzo ją interesowało? Otóż Anna Wazówna bardzo mocno interesowała się medycyną oraz zielarstwem. Wówczas nie było medycyny rozwiniętej na takim poziomie jak dzisiaj, dlatego Anna Wazówna interesowała się właśnie różnymi ziołami, bo z ziół przygotowywano wówczas lekarstwa i różnego rodzaju napoje, które miały właśnie pomagać w chorobach. Anna Wazówna tak mocno interesowała się zielarstwem, że nawet wsparła wydanie pierwszego polskiego zielnika, czyli książki, w której znajdują się informacje o ziołach, o roślinach. Autorem tego zielnika był Szymon Syreniusz, taki naukowiec właśnie polski, który zajmował się ziołolecznictwem. Według legendy, według informacji, które posiadają historycy, Anna Wazówna była pierwszą kobietą, która w Polsce zaczęła uprawiać tytoń. I właśnie zaczęło się to wszystko w Golubiu. Dziś wiemy, że tytoń nie ma pozytywnego wpływu na człowieka, że palenie papierosów nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Natomiast wówczas w XVII wieku uważano, że tytoń ma właściwości lecznicze, że pomaga ludziom. I właśnie pierwszy w Polsce tytoń był uprawiany w Golubiu. Anna Wazówna gościła w swoim zamku w Golubiu polskiego króla, który przyjechał tutaj w 1623 roku. Było to wydarzenie na skalę europejską, ponieważ Golub nie jest dużym miasteczkiem, nigdy nie był dużym miastem, ale gościł polskiego króla, który przebywał tutaj przez dłuższy okres czasu. W czasie wizyty w Golubiu Zygmunt III Waza ufundował dzwon Zygmunta, który wisi w golubskim kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny do dziś. Ponad 400 lat bije, zostaje dzwon uruchamiany w najważniejszych momentach dla historii Golubia, dla historii Polski i dla historii miasta. Drugi dzwon, można powiedzieć pierwszy, większy, znajduje się na Wawelu. Na pewno o tym słyszeliście, dzwon zygmuntowski na Wawelu. W Golubiu jest kolejny dzwon ufundowany przez Zygmunta III Wazę. Postać Anny Wazówny wywarła ogromny wpływ na mieszkańców Torunia, Brodnicy oraz Golubia Dobrzynia. Wówczas tylko Golubia. Anna Wazówna umarła w 1625 roku. Niestety nie mogła spocząć na Wawelu, nie mogła zostać pochowana w kryptach królewskich. I znowu tutaj na przeszkodzie stanęło wyznanie Anny Wazówny. Była protestantką, a w Polsce wiarą dominującą był katolicyzm. Dlatego nie mogła spocząć na Wawelu. Dopiero syn Zygmunta III Wazy, Władysław IV, dokonał godnego pochówku swojej ciotki. Anna Wazówna spoczęła w kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Dziś jest to kościół katolicki. Wówczas był kościołem protestanckim. Specjalnie właśnie dla Anny Wazówny dobudowano do tego kościoła kryptę, wybudowano sarkofag, w którym spoczęła Anna Wazówna i spoczywa tam do dzisiaj. Historia Anny Wazówny nie skończyła się wraz z jej śmiercią w 1625 roku. Tak jak wspomniałem, wywarła ogromny wpływ na naukowców, wywarła ogromny wpływ na medycynę, na ziołolecznictwo, ale również wywiera ogromny wpływ dziś na mieszkańców naszego województwa. W 2018 roku samorząd województwa kujawsko-pomorskiego ogłosił rok 2018 właśnie rokiem Anny Wazówny. Było to związane z 450. rocznicą jej urodzin. Wówczas obchodziliśmy szereg przedsięwzięć, szereg imprez promujących tą postać w Golubiu, w Toruniu czy w Brodnicy. Anna Wazówna stała się patronką, można powiedzieć, naszego województwa i do dziś wywiera ogromny wpływ. Tak naprawdę jest postacią, która przyciąga do Golubia, do Brodnicy, do Torunia rzesze turystów. Anna Wazówna jest również postacią, która połączyła Polskę i Szwecję. Taka ciekawostka, na przykład na zamku w Golubiu od kilku lat odbywa się konkurs historyczny dla młodzieży zatytułowany Polska-Szwecja między rywalizacją a współpracą. I właśnie Anna Wazówna i Wazowie są patronami tego konkursu. Młodzież przygotowuje prace pisemne, przygotowuje prezentacje, filmy dotyczące historii Polski i Szwecji i pokazuje właśnie trudną, ale również pozytywną współpracę pomiędzy dwoma krajami. Warto o tym pamiętać, gdy poznaje się dzieje polskiej i szwedzkiej królewny Anny Wazówny, siostry polskiego króla Zygmunta III Wazy, starościny na zamku w Brodnicy, w Golubiu, postaci, która wywarła ogromny wpływ na dzieje województwa kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy na zamku w Golubiu, nie mogło zabraknąć na dzisiejszej lekcji specjalnych gości. Jest z nami pani Natalia Becmer, przewodnik po zamku w Golubiu Dobrzyniu, która opowie nam o tym, jak wyglądało życie Anny Wazówny w XVII wieku właśnie na zamku w Golubiu. Pani Natalio, jak wyglądało życie Anny Wazówny, gdy przebywała na zamku w Golubiu? No, gwoli ścisłości dodam, że oczywiście Anna Wazówna przebywała na zamku w momencie, kiedy objęła starostwo z nadania swojego brata Zygmunta III Wazy. Starostwem zarządzała w latach 1604–1625. No i jak to życie tutaj wyglądało? Co ciekawe i co chyba najbardziej istotne, Anna Wazówna zajmowała się ziołolecznictwem, w związku z tym przy samym zamku, na wzniesieniu zamkowym miała swoje ogrody. Tutaj uprawiała rośliny, w tym także, co ciekawe, tytoń, sprowadzony prawdopodobnie z Turcji. Ziołolecznictwo traktowała faktycznie bardzo poważnie, bo sprzedała nawet własne klejnoty, żeby móc sfinansować wydanie zielnika napisanego, opracowanego przez ówczesnego, bardzo znanego Szymona Syreniusza. Był to profesor Akademii Krakowskiej. W tym zielniku opisał ponad 700 ziół, także no, można by stwierdzić wiekopomne dzieło. Co ciekawe, w XIX wieku, kiedy podjęto się ponownej analizy tego zielnika, okazało się, że w tamtym czasie on jeszcze nie stracił nic ze swojej aktualności. Inną ciekawą sprawą jest fakt, że właściwie znajdujemy się w miejscu, gdzie Wazówna spała. To była jej sypialnia, konkretnie mam na myśli to miejsce. Co istotne, turyści do tego miejsca bardzo często zaglądają z tego względu, że legenda głosi, że jeżeli się tu wejdzie, pomyśli takie życzenie, które nie będzie krzywdziło innych, wtedy to życzenie powinno się spełnić. Pani Natalio, to wejdźmy, no, spróbujmy, tak jest, wejdźmy, chociaż na chwilę, tak jest, pojawimy się tutaj, myślimy teraz właśnie o jakimś życzeniu, miejmy nadzieję, że się spełni. Oby, tak. Tak jest. Kilka potwierdzeń ze strony turystów już było, także jest coś na rzeczy. Super. Pani Natalio, a czy Anna Wazówna jest obecna dzisiaj na zamku? Czy w wieku XXI również Anna Wazówna się tutaj pojawia? Jak najbardziej, mogą to potwierdzić chociażby nasi goście sylwestrowi. Co roku Zamek Golubski urządza właśnie bal sylwestrowy. No i faktycznie Anna Wazówna podczas tego balu, kilkanaście właściwie minut przed północą, ukazuje się gościom sylwestrowym, spędza razem z nimi czas. Także jak najbardziej. Czyli straszy. Można stwierdzić, że straszy, chociaż no, nie jest to do końca taki straszny duch, nie? Bardziej dobry duszek, dobry duszek nowego roku. Tak. Dobrze, no w lipcu również obchodzimy imieniny Anny. Czy z tej okazji zamek organizuje jakieś przedsięwzięcia, aby upamiętnić właśnie postać Anny Wazówny? No właśnie, 26 lipca imieniny Anny, zgadza się. No i w związku z tym Zamek Golubski, chcąc podkreślić znaczenie postaci Anny Wazówny, również tego dnia organizuje imprezy, pojawia się husaria, która w tamtym czasie, w okresie, kiedy Anna Wazówna żyła, święciła triumfy, więc jak najbardziej staramy się o Annie Wazównie pamiętać, przypominać. Myślę, pokuszę się nawet o takie stwierdzenie, że każdy mieszkaniec Golubia Dobrzynia jest w stanie coś na temat Anny Wazówny powiedzieć. Super, zgadzam się, też tak uważam. Anna Wazówna, postać, która wywarła ogromny wpływ na historię Golubia, Brodnicy i Torunia. Naszym gościem dzisiaj była pani Natalia Becmer, przewodnik turystyczny po zamku w Golubiu. Pani Natalio, dziękuję. Dziękuję pięknie. Kochani, dzisiejsza lekcja dobiega końca. Nie jest to koniec lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole. W najbliższym czasie pojawimy się w innych miejscach, odwiedzimy różne zamki. Będziemy w Brodnicy, w Radzyniu Chełmińskim, w Bydgoszczy czy w Toruniu. Zapraszam Was do oglądania lekcji w Kujawsko-Pomorskiej e-Szkole w okresie wakacji.